Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Jest 15 października, godzina 8:30. Zawitałem do Kartuskiego Lasu, bo wczoraj byłem w Marszewskiej Górze i już natknąłem się na dwa podgrzybki. Nie wiem, jakie będzie dzisiaj grzybobranie. Pogoda na razie zapowiada się bardzo ładnie. Nie wiem, czy będą prawdziwki, ale na razie są podgrzybki. Więc pokażę wam pierwsze sztuki. O, widzicie? Mamy jednego. I mamy drugiego. Czyli już jest zadowolenie, że coś jest. No i patrzcie, kolejny piękny się uchował. On takie coś mięciutkie. To bardziej zajączek niż chyba podgrzybek. Ale fajnie. Już mamy trzy. Tu kolejny piękniś. Teraz zobaczymy, czy robaczywy. Idziemy dalej. O, i nawet trafił się piękny borowik. Jaki twardzioszek. Szukamy jego kolegi. Albo brata. Może też gdzieś się znajdzie. I kolejny fajny podgrzybeczek. Pięknie wygląda, patrzcie. Piękna sztuka. Tylko jedna. Idziemy dalej. Cały czas liczymy na borowiki, ale każdy grzyb sprawia nam radość. O, trafił nam się kolejny piękniś. Ciekawe, czy zdrowy. Jaka ładna sztuka. I do kolekcji może iść. Zobaczcie, jakie tu piękne baryłeczki się ukryły. Normalnie cud, miód, maleńka. Widzicie? O, takie uwielbiam. Takie są niepowtarzalne. I ten. I kolejny mały baryłeczek podgrzybkowy. Podgrzyb brunatny. No, widzicie? Jaki piękny. I dalej szukamy. No, jaki piękny podgrzybek. Tylko obżarty. Jaki ładny wzór wyszedł temu, kto go obżarł. Idziemy dalej. Zobaczcie. I mamy kolejnego. O, ty nasz luźny. Ani go wykręcić, ani wyrwać. I tu widziałem następnego. Ten też taki piękny. A już widać, że twardziutki. Trochę inne od tamtego. Patrzcie. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Mam nadzieję, że tego jest więcej. I mamy dwie sztuki. I możemy iść dalej.
No, a tu znowu kilka fajnych okazów. Ten się wrósł w korzeń. Bierzemy. O, wyrósł z korzenia. Mamy jednego. Tu widziałem drugiego. Oj, urwał się łebek. Ale to chyba koźlaczek. A to trójaczek. Dobra, możemy szukać dalej. Ale jest fajnie. O! A za mną tu, patrzcie, kolejny rów. Same wychodzą do mnie. O. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jaki okazały podgrzyb. Jest super. Wielkolud. Piękny, żółty, tu brązowiutki. I tam zaraz wam pokażę kolejne dwie super sztuki, tylko się muszę do nich dostać, bo są dość dobrze ukryte. Patrzcie, jakie ładnie się. No, rodzinka. Zobaczcie. Jaka piękna rodzinka. Super. Możemy szukać dalej. Ale tu krzakory. Wow. Zobaczcie, kolejny piękny, skomponowany grzybek. Widzicie? Kolejny syjamski. Prawda, że piękny? Szukamy dalej. Szukamy. Aż znajdziemy kolejne. Idź dalej, a tu obok stoi właśnie kolejny. A tam widzę kolejnego. A wszystko to w korzeniu. O, widzicie? I mamy dwa. I ruszamy dalej. Zobaczcie. Ty się ukryły pod kijkiem. O, mamy jednego. O, ten już luźny. I drugiego. Bardzo ładny. Jest tego dużo, tylko trzeba po prostu uważnie chodzić i znajdować. Możemy iść dalej chyba. I trafił się kolejny, ale już cienko nogi. Tamte są fajne. Z tymi grubkimi nóżkami. Ale te też mogą być. Możemy iść dalej szukać. Jest dużo pojedynczych sztuk. Ale i tak fajnie, bo sporo już nazbierałem ładnych grzybków. Zobaczcie sami. No, widzicie? Jakie piękne, zdrowiutkie, żółciutkie, brązowiutkie. Możemy iść dalej. Widzicie? Kolejne.
ale już następnego nie widać. Więc możemy co robić? Ruszać dalej. Zobaczcie, jaki duży podgrzyb. Nadaje się. Piękny, zdrowiutki, dużutki. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. Jeszcze pochodzimy tutaj w tym lasku, w tym lesie z pół godziny. Przerzucimy się trochę na bardziej liściasty las. Zobaczymy, co z prawdziwkami. O, a teraz się trafiły trzy. Jak na razie trzy, bo widzę tylko trzy. Piękny młodziak. O, w międzyczasie zauważyłem czwartego. Patrzcie. Drugi. Jest bardzo atrakcyjny. Tu zaraz będzie trzeci. O, patrzcie. Trzeci. Czwarty. Same piękne podgrzyby. Czwarty. I piąty. Same super. Zobaczcie, jakie ładne. Nie wiem, teraz szósty, bo się pogubiłem, jak mówiłem. Szósty. Siódmy maluszek. Tu mamy ósmego. O, ten już z grubszą nóżką. Takie jak lubię. O. Zobaczcie. Już mamy kolejny ładny rój. O, plus w koszyczku. Zaraz go trochę uzupełnimy i możemy iść dalej. O, i kolejny maluszek do kolekcji się urwał. Powoli będziemy się zbierać. Szczerze mówiąc, to trudno. Trudno coś znaleźć. Zdarzają się takie strzały, że jeszcze po kilka sztuk jest, a później trzeba długo, długo chodzić, żeby coś znaleźć. Zaczął padać deszcz, więc niedługo będziemy ruszali do domu. W sumie to już czas, bo jeszcze później trzeba z grzybkami coś zrobić. Tu znalazłem coś dużego, ale robaczywy. Dobra. Jeszcze postaram się coś dla was znaleźć. I jeszcze jeden podgrzybek. I na tym dzisiaj zakończymy. Deszcz zaczyna padać coraz mocniej. Jeszcze dogram tylko mój koszyk, ale to wstawię, podejrzewam, na zdjęciu do filmu. Fajnie się chodziło, fajnie się spacerowało, szukało grzybków, ale jak to mówiąc, trzeba się zawijać. Do zobaczenia. Do następnego razu. Niekoniecznie na grzybkach, może w stoczni, a może w innej sytuacji. Do zobaczenia.